W pierwszym dniu pielgrzymki archidiecezjalnej pielgrzymi udadzą się do Betlejem, aby rozpocząć od miejsc związanych z narodzeniem Pana Jezusa. Zobaczą tam starożytną bazylikę narodzenia Pana Jezusa, najstarszą ze wszystkich, która pochodzi z VI wieku, z czasów Justyniana i nie została zburzona w 614 roku przez Persów, kiedy to podczas najazdu Persowie zburzyli wszystkie chrześcijańskie kościoły. Ta jedyna bazylika nie została zburzona z tego powodu, że na ścianie Bazyliki Bożego Narodzenia były mozaiki przedstawiające trzech mędrców w regionalnych strojach perskich. Dlatego też Persowie, kiedy zobaczyli mędrców w ich narodowych strojach, stwierdzili: o, to jest nasz kościół, dlatego jej nie zburzyli. Tej bazyliki, tego kościoła. Następnie udadzą się też na pole pasterzy, gdzie anioł Gabriel zwiastował pasterzom radosną nowinę o narodzeniu się Pana Jezusa. Potem niejako będą cofać się w czasie, ponieważ udadzą się do Ain Karem, gdzie zobaczą dwa sanktuaria, miejsce nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję oraz sanktuarium narodzenia Jana Chrzciciela. Obydwa kościoły znajdują się w Ain Karem, ale tradycja chrześcijańska te miejsca rozdzieliła. Może dlatego, żeby w różnych miejscach przeżywać tajemnice związane z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, czy też życiem Matki Najświętszej. W wieczornych godzinach pielgrzymi udadzą się do Jerozolimy, by nawiedzić najważniejsze miejsce dla wszystkich chrześcijan, Bazylikę Zmartwychwstania Pana Jezusa, zwaną może częściej Bazyliką Bożego Grobu. To jest najświętsze miejsce, kiedy pielgrzymi tam się udadzą i nawiedzą pusty grób Chrystusa, od tego momentu staną się świadkami, świadkami pustego grobu, świadkami Jezusowej Ewangelii, świadkami wszystkich wydarzeń paschalnych, bo wewnątrz tego grobu, tej bazyliki, znajduje się również Golgota, no i Boży Grób. Także dla pielgrzymów jest to miejsce najważniejsze, a wejście do samej bazyliki łączy się z przejściem przez Stare Miasto, Starą Jerozolimę. Kiedy tam człowiek się znajdzie, to rzeczywiście czas jakby cofnął się wstecz. Wąskie uliczki, zwane sukami, mnóstwo sklepów, tak jakby rzeczywiście przejść w czasy Pana Jezusa. Tak będzie wyglądał pierwszy dzień naszych pielgrzymów.